wszelkich trudności związanych ze zbijaniem wagi i samopoczuciem, powiązanym również z tą aktywnością, udało się pokonać Twojego przeciwnika. Generalna ocena teraz już na zimno Twojego występu. Jesteśmy godzinę, dwie godziny po walce, więc na zimno to jeszcze dużo powiedziane, ale walka poszła, przede wszystkim jest wygrana, więc poszła ok. Chcieliśmy tą walkę wygrać przed czasem, ale jakby nie chcieliśmy tego zrobić za wszelką cenę. Miałem mocno w głowie takie nastawienie, ale powiem szczerze, gdzieś tam przed wyjściem jeszcze trener mi powiedział: spokojnie, nie rób nic na maksa, jeżeli coś wpadnie, to będzie poddanie, nie wpadnie, to nie róbmy tego na siłę. I też gdzieś jakby ten klucz, czy tam ta gilotyna były, nie były ciągnięte na maksa, że tak powiem, tylko po prostu jeżeli by wpadły, to fajnie, jak nie wpadły, to była kontrola i cały czas było z góry, więc też okej. A jak oceniasz dyspozycję swojego przeciwnika Daniela, ponieważ było widać, że jest bardzo hardy i że naprawdę nie chce, nie idzie tak naprawdę jego skończyć, mimo wielokrotnych prób, które gołym okiem można było uznać pozornie za skuteczne i takie, które po prostu będą owocowały tym, że walka się skończy przed czasem. No tak jak powiedziałem wcześniej, ja też nie chciałem zrobić tego na siłę. On nie jest zawodnikiem z pierwszej łapanki, jest mega gościem i nie odpuszcza i jakby zawsze stawia poprzeczkę. Wiedzieliśmy, że tak jest, dlatego też nie chcieliśmy gdzieś tam iść na maksa i że tak powiem, wypompować się w jednej akcji. No i co? Tyle. Czy masz jakiś pomysł na twojego kolejnego przeciwnika, na następną walkę, czy jeszcze o tym nie myślisz? Mam pomysł, jak się dobrze najeść, co najwyżej. Coś specjalnego? Myślę, że dużo pizzy. Kolejna walka 66, czy jednak planujesz do 70 zmienić? Nie, no jasne, 66 to jest moja kategoria. Jakby to, co się wydarzyło, że ta waga nie została dopięta, to też gdzieś tam podkreślamy z moim dietetykiem przede wszystkim postawieniem na zdrowie i przede wszystkim tym, że fajnie, że takie potknięcia są teraz, a nie kiedy jest walka o pas, bo teraz się uczymy i właśnie doprowadzamy ten mój organizm do granic maksymalnych. Teraz jakby wiemy, gdzie jest kolejny etap, gdzie jest kolejna granica, ile możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. I są kolejne wnioski, dlatego kolejne przygotowania będą jeszcze bardziej doskonałe. Roman, jesteś zainteresowany rewanżem z Marcinem Brzoskiem? Chyba gdzieś przed walką już były takie pytania i powiedziałem, że zupełnie o tym zapomniałem, nie mam tego w głowie. Po naszej walce nasze drogi się rozeszły, minął rok, ja miałem kontuzję, Marcin miał walkę, ja miałem walkę. Także to takie decyzje zostawiam włodarzom i jakby ja chcę tylko się piąć do góry, wygrywać swoje pojedynki i tylko na tym się skupiam. A widziałeś już film Underdog, czy masz jakieś tam swoje sceny, już oglądałeś? Powiem szczerze, że widziałem pewnie to, co wszyscy, czyli zapowiedź. Nie było mi dane jeszcze obejrzeć jakiegoś większego odcinka, ale z tego, co widziałem, te urywki i też na planie, jak już graliśmy, jak to było gdzieś tam w podglądzie, to te sceny są naprawdę ponagrywane, po prostu mega kot i teraz to tylko i wyłącznie będzie w rękach montażu i jeżeli to będzie dobrze zmontowane, to naprawdę w styczniu widzimy konkretną premierę. Jak oceniasz dzisiejszą walkę wieczoru, jej przebieg? Szczerze powiem, że byłem gdzieś na widowni, widziałem tą walkę z trybun. Ja bym dał tą walkę, inaczej, werdykt bym dał dla Mameda. Ale powiedziałem, że widziałem tą walkę z trybun, także może bym musiał ją obejrzeć jeszcze raz. No i co, nic więcej na jej temat nie mogę powiedzieć, no bo oglądałem ją jednym okiem. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki.